Cześć, tu Piterow, a to mój Minecraft do kwadratu. Co dzisiaj zrobimy? Zobaczymy. Zobaczymy, co zrobimy. Farmy nasze działają. Zwierzątek przybywa. Oczywiście trzeba je karmić, żeby przybywało. Natomiast coś chcę zrobić konkretnego. Tylko będę potrzebował tak, trzcinę, tak, zboże, nie ma zboża. Trzeba iść po zboże. Także lecimy, bo się chyba ciemno robi. A tutaj oczywiście twierdza Wacław tam pobudował. Pójdziemy zaraz pooglądać, pozwiedzać. Ale najpierw szybciutko trochę zboża. Ojojoj. Ze zbożem właśnie też eksperyment zrobię. Ale to później. Na razie wolę z shiftem. Oj, 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 muszę coś zrobić z tym przycinaniem. Na razie tak z shiftem, a jeden z widzów mi podpowiadał, co można zrobić, żeby się pola nie deptały. Ja też swoją drogą słyszałem, że jakiś update miał sprawić, że się pola nie będą deptały, a teraz deptają się. O. Tak, teraz jeszcze się deptają bez shifta. Słyszałem, że nowy update ma sprawić, że będzie można chodzić po polach, tylko nie będzie można po nich skakać. Ale chodzić tak. Dobra, bo noc się zrobiła, żeby mnie tu jakiś creeper nie zaskoczył. Dobrze. A za dnia będziemy się bawić w eksperymenty, o których mówił jeden z widzów, ale to później. Na razie mamy zboże. Pójdziemy, póki ciemno, to pójdziemy zwiedzić troszkę twierdzy. Będzie Wacław, to nas oprowadzi i nam coś może powie. Natomiast my tu... No, na razie wejdziemy. Bo potrzebuje wiadra. A Wacław się gdzieś tu kręci. Gdzieś się tu kręci, o gdzieś się tam kręci. A dołączy do nas później. A płytę, a widzieliście, jeżeli ktoś oglądał. Oglądał, tak, to było? Tak, było, w którymś odcinku chyba było, jak zdobyłem płytę. Jeszcze się tu nie do końca rozeznaję. Tak jak mówiłem, tu u nas Wacław prowadzi. Na razie skoczymy. Już wiem. Magazyn jest tu. Na razie sobie tak zobaczcie, a Wacław nas potem oprowadzi, powie co i jak. Na razie jest tak ciałem, ale jeszcze nie duchem, jak widać. czy Wacław ma tu gdzieś wiaderka? No ja cię. Ciao, pis. O, są. A mnie są potrzebne ile? Dwa czy trzy? Dwa chyba. Dwa. Jejku. Albo jedno? Nie. Dwa chyba. Tak. O, zgłodniał Wacław. Cześć Wacław. Później się przywita z wami. Teraz nawet nie wie, że jest na wizji. O, jak podłoga. No, ty, no fajna. Fajna podłoga. No, Wacław nie wie, że jest na wizji. Ha, ha, ha. Ukryta kamera. Mamy cię. No, fakt. Fakt, że ten kamyczek to jest fajna sprawa. W sumie to mógłby się Wacław już włączyć. Może ja tu przerwę i go tam... A, zaraz wracam. No, to go na razie jeszcze chwilę nie namówię. Okej. Czyli go na razie jeszcze nie namówię, żeby się już włączył do rozmowy.
co jeszcze potrzebuję? Muszę zebrać resztę potrzebnych mi rzeczy. A to będzie niespodzianka. O, coś z tymi drzwiami dziwne jest. O, ha, ha. O, myślałem, że creeper. Jest, ha, ha. Tu jesteś. A ja mam łuk i zrobię ci puk. Mam łuk i zrobię... Stój, nie ruszaj się. Zrobię ci puk. Mam łuk i zrobię puk. Dobra, lecimy zbierać punkty doświadczenia. Byle nie było drugiego creepera. Nie ma. Punkciki są. Cicho, szybko, 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 szybko. Cicho, 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 cicho. Ten proch też, a dynamit zrobimy. Nie wiem, czy teraz zdążę dynamit. Oj. No, przepraszam, przepraszam. Co jeszcze? Wiaderka, zboża, było jedno. Nie, w sumie potrzebne tylko trzy na razie. Karmić będę później zwierzaczki, jajeczko, może już wiecie, o co chodzi. Chociaż jajeczko to pewnie znajdę po drodze. I nie wiem dobrze, ile tej trzciny. Dobra, na razie zobaczmy. 1, 2, 3. Trzy czy nie trzy? Boże, chyba dwa wystarczy. Tak mi się zdaje. Nie wiem, że będę latał. No ale ciemno, jest ciemno. Myślę, że po prostu wrócę za dnia, także na razie widzimy się, jak zejdzie słońce. Okej, jestem z powrotem, mamy dzień. W międzyczasie musiałem jednak skoczyć po jeszcze jedno wiaderko. Jak się okazało, potrzeba mi trzy wiaderka, a nie dwa. Ale już mam trzy, już mam trzy. Okej, przygotowany. No to co robimy? Lecimy. Nie ma creepera, nie ma creepera. Lecimy, lecimy do krówek. Także już wiecie po co. Każdy się domyślił. O! Cześć krówki. Cześć krówki, hej, hej. Dzień dobry, mleczko, dziękuję. Mleczko, dziękuję. Mleczko, proszę. Dziękuję, dziękuję. Aha, tylko... O, o! Co się stało? Z moim mleczkiem. O, przełączymy się na, powiedzmy, mieczyk. Żeby znowu mnie... nie zginęło moje mleczko. Nie wychodź! O. Dobrze, dobrze, że lecimy z powrotem. Póki Wacław nie wie, co się dzieje. To będzie niespodzianka. Ha, ha. Dobra, co prawda wczoraj mieliśmy wczoraj się spotkać, ale nie wyszło wczoraj. Jesteśmy dzisiaj. Tak to chyba było, tak to chyba było i tak to chyba było. Tadam! O, achievement. O, żeż ty. Au, wracać. Aha, bo ja robiłem torty jak jeszcze... Nie wiem czemu, na starej wersji? Ciekawe, że teraz dopiero mi się achievement z torta zrobił. Aha, a jak się robiło dynamit? Jo. Dam, 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 dam. Zawsze mi było szkoda. A, jakiś redstone chyba. Zawsze mi było szkoda prochu. Szkoda mi było prochu zawsze. A ja redstone... Jest redstone. Zobaczmy. Czyżby to było na przykład tak? Ja cię! Ale ze mnie.
Raz. Ho! Tak. Dobra, żady. No, chwileczkę. Dzwoni Wacław. No, Hello! halo. No, cześć, hejka. No, siema. No, przywitaj się z widzami. Tak, a nagrywasz coś? No, dokładnie. Bo rany, to ja się tak nie strzeliłem za A, bardzo. myślałem, że powiesz, że ty taki nieuczesany. No, coś w tym stylu powiem ci. No, się tam nie przejmuj. Dobra. Czyli... Damy, co jest? Ha. Słuchaj, czy my mamy gdzieś piasek? Nie Piasek, wiesz... nie mamy ani grama Ani piasku. grama. O, żeż, kurde, a właśnie potrzebowałbym tylko z grama albo parę grama, dosłownie. Piasek, tak, bo chyba przetopiłem na szkło, a tutaj pustyni nigdzie w okolicy na razie nie znalazłem. Musielibyśmy powiedzieć całą okolicę, bo tak No, wiesz. kiedyś poszedłem tutaj właśnie, o, ty tam grzyba w okolicy zasadziłeś wielkiego? Możliwe, że kiedyś, Tak. ale jeśli mam być szczery, to nie pamiętam. Na wschodzie trochę, na wschód, taki na górce takiej, taki duży grzyb czerwony. O, wiesz, chyba nie. No, żeż ty. Nie no, skąd on by się tam wziął? Nie było. Znaczy, one chyba mogą same rosnąć. Taki duży sam sobie tak by wyrósł? Ale numer, nie przypominam sobie, żebym ja tam go widział wcześniej. Kurde. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to nie sadziłem nic takiego. Aha, no to ci dopiero jeszcze będziemy musieli Kuki spotkać, bo tu już Kuki przecież też trochę chyba O, właśnie. już tutaj zdążyła być trochę pozwiedzać. Więc może ona zrobiła jakiś dowcip z grzybkiem na górce. Ja tak na Ciekawe. razie to zajęła największy pokój. No właśnie, zaraz tam jak wrócę, tylko muszę tu trochę piachu najwyżej. Ale kurde, tutaj znalazłem niby trochę, ale tutaj nie chcę wody rozkopać. A tutaj troszkę zbiorę, bo mi niedużo potrzeba. W sumie to nawet nie wiem dobrze ile, ale niewiele. Ale tu tak niewiele akurat będzie. Kopiąc piasek, wykopałem jakąś jaskinię. Już słyszę tam creepera. O. A ja tylko sobie piasek chciałem wykopać. Co mam tam Wow, takiego lepszego? coś mnie tu chce zjeść. Nie, jacie, owca. Jak ona tu wpadła gdzieś z góry i wystraszyła mnie. Owce w jaskini. No, Anieszkie, nie, owca, a ja w nogi. Uciekałem przed owcą. Bohater. No to dopiero i to wszystko na antenie. Czekaj, jestem jakimś pod ziemią. Powiem ci, że mamy straszny problem z tymi diamentami. No. Po prostu O. nie, tak przykopaliśmy masę tego. No właśnie, do sporo, woź pokażemy potem tą kopalnię. Teraz po piasek poszedłem, a żelazo wydobywam, no. Gdzie jesteś? No poszedłem czekaj, na wschód. Ordy podaj. Poszedłem na wschód. I dobra, idę, bo tutaj nie ma się co zagłębiać dalej teraz akurat. Nie po to poszedłem. A tutaj znowu by trzeba... Grzybków trochę jest, trochę znowu by trzeba chodzić. A żeś mnie owca wystraszyła, ty. Czekaj, za karę. Nie, nie ogolę cię, bo nie mam nożyczek ze sobą. Ubi. Nie no, Dobra. daruję jej. Widzę tego grzyba wielkiego. No. Rzeczywiście tak dziwacznie wygląda. No, Jest. przecież kurde nie było go tam raczej. Nie sadziłem nic takiego. O, Mam są go. te. Wiesz, że on lewituje? Co? Grzyb? Grzyb jest na lewitującym liście. Aha, no rzeczywiście. Zaraz pokażę tylko ten kałamarnicę sobie. Ale numer, no. Tak jak szedłem, to nie zauważyłem wcześniej. Ja coś podejrzewam, że to
Kuki, albo ten kolega Kuki tutaj był już. Zaraz, ojejku, wybacz kolego. Zapomniałem niku w tej chwili, ale napiszę. Uzupełnię. Bo niestety nie zdążyłem wtedy wejść go tutaj oprowadzić. Zresztą przez Kuki, bo zagadała mnie na Skype'ie. Dobra, na razie tego piasku trochę mam. Co? Dobra, nie będziemy owijać w bawełnę. Co prawda, miałem to zrobić w tym. Albo idziemy, oprowadzisz nas po tym. Potwierdzę? Potwierdzę, no w sumie mogę, tam jeszcze sporo jest niedokończone, ale myślę, że jest już co oglądać. Zastanawiam się tylko, jak mnie słychać, bo zawsze jest jakiś problem z tym dźwiękiem, a ostatnio mówiłeś o tym, że nagrywa jakby dwukrotnie. Ja też sobie coś zjem. Uwaga, będę jadł. Dziękuję. O. Wydaje mi się, że jest. Ja też trochę pobawiłem się w ustawieniach, troszkę zmieniłem pewne rzeczy i mam wrażenie, że to pomogło, że jest dużo lepiej. I wydaje mi się, że będzie ok teraz. Patrz, w samą porę, bo akurat chyba się zachód zbliża, no. Ja sobie to skoro się do tych Go, 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 dokumentów. go, 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 go. Rany, ile ich jest? To jest powoli jakaś patologia robi co do Czekaj, czekaj, ja tylko. wejdę i spróbuję coś zaradzić na te, bo coś mi bardzo przycina, także chwilka przerwy. Co to Dobra, wyłączyłem co mogłem. A no, przeprowadzić się powoli, no. zawsze Przynajmniej podcinam, twoje firanki. to zarasta strasznie. No, plaga. Dobrze, idziemy twierdzę oglądać. Także będziesz teraz ten przewodnikiem. Będę przewodnikiem, a ktoś mi zapłaci za to? Ten dobry przewodnik, czyli nie wiem, mieć albo nie mieć. Mieć jest dobrym przewodnikiem. Najpierw zjedziemy górę, bo jest tego zdecydowanie mniej. No I właśnie. ale i tak jest po czym chodzić tutaj. No, znaczy jest na pewno. Planuję otoczyć jeszcze większy kawałek murem, a mniej więcej w tym miejscu zbudować jakąś wyższą wieżę, coś takiego. Tam mówisz, że jesteś. Właśnie. A tutaj ten, odkryliśmy spawner Zombie. zombiaków, no. Gdzieś Do tego spawnera ewentualnie można by to dociągnąć. O, ale teraz tu za dużo już łazi tego dziadostwa. To nie ma co teraz tutaj chodzić. No, Bo on ale tak. gdzieś tam był, co nie? Tam. A, to się na spokojnie trafi do No. niego. Także tam To jest. kiedyś coś wymyślimy na te zombiaki. Chociaż te z zombiaków już nie ma piór w ogóle, co nie? Nie ma piór, jest tylko to mięso, to jest. To mięcho się przyda tylko jak pieski będą. O, tu jakieś wejście Nie. takie. Znaczy to jest, można powiedzieć, co, taka lekka skarbnica. Są schodki, tam ma okienko, tu ma zwierzę, proszę bardzo, pięknie. A no, tu można obserwować. O, tam okienko w dole widać. Okienka to są naprawdę przyjazne. No. Dobra, to schodzimy na dół. Jeszcze z tej wieży jest całkiem ładnie widać. Ten statek, trzeba będzie pomyśleć na poważnie nad tym statkiem, bo to jest naprawdę dobry pomysł. No, tam zaraz powiemy, pokażemy tam. No, tu by fajnie by tam wyglądał taki stateczek. Tak. Zwłaszcza, że jest dosyć ten, daleko go można przejść. Uważaj, atakują nas! O, no, żeby mnie nie zrzucił właśnie. O, tam drugi. Szarżował nas, Tak, szarżował. nasza twierdza jest oblegana. O! Pa! Pierwszy wróg. A! Wróg u bram. Dobrze, że jestem ubrany jak prawdziwy dżentelmen. Dobrze, że mamy twierdzę. Tak. Wysokie mury i nas bronią. O. O, tam w dole następny. To jakiś wyląg pająków był. Nie spadnij z tych wysokich No. murów. Co to za jakieś ataki? Banda pająka nas napadła. Dokładnie, a ten jakiś taki mocniejszy, bo jeszcze tutaj zombie słyszę.
lepiej tam nie zjeść. Pewnie jakiś creeper będzie. O, zombie cię atakuje. A spokojnie. Takie tylko do środka właśnie, bo nie chce mi się, że tak powiem, machać. Dobra, Wieczę, że jestem to wyczerpany. oprowadzaj nas. Tu jest hall, tak? Tak, jest takie jedno wejście. Zastanawiam się, czy nie zrobić głównego wejścia. Wielka brama wjazdowa, prawda, piękny posa i inne takie. Ja na razie jest małe wejście. No, to nawet takie szczegóły jak sufit wykończony odpowiednio. Drzwiczki z bugiem, że otwierają No, skrzynkę. z tymi drzwiami to coś Tak patrzę, ciekawego jest. jak się woli leżę. O, teraz niedobrze. O, jakieś. A tu jest naprawdę można kombinację Dobra, ustawiać. lecę za tobą. A, jesteś przede mną właściwie. Aha, okej, no to w którą prowadź? Plany. Może prawą stroną pójdziemy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. A, tu jakie no. Całkiem ładnie wygląda. Jaki sufit fajny. Myślę, że najpierw zobaczymy piece. Łącznie jest 36 No to piecyków. rzeczywiście, jak będziemy mieli jakiś do przepalenia kupę piachu O, albo dokładnie. kamienia. Dzisiaj udało mi się odpalić je wszystkie. W razie po 32 sztuki w jednym, To też ale fajnie, jednak. taka prosta sprawa za te pochodnie za szybką. Tak, to jest A całkiem bardzo fajnie to. podciepla do klimatu. No, Trzeba mieć serce, żeby bardzo to tutaj. ciekawe to. Gdybym tutaj chciał tak samo zrobić, to już niestety przebiłby mi się do holu. Aha, no. To właśnie to pokażmy tam w prawo, gdzie byśmy się przebili. Przebilibyśmy się tutaj. Tu jest na razie mała kwaterka. Nie jest za dużo, to jest chyba 50 klocków kwadratowych. O, nie, ale Też ściany są ładne całkiem ładny zabudowane. widok na bagna. Tutaj lepiej nie wchodzić, bo jest niewykończone w ogóle. Jest nawet dziura w No podłodze. tak. Aż wstyd Jak pokazywać. po jakimś creeperze prawie, no troszkę mniejsza może. A, akurat to było po węglu. A po węglu, no też dobre. Tutaj jest też mała kwaterka, ale jest zejście A, bo niżej. to jest piętrowa kwatera. Dwa O, poziomy. tu jest fajnie, fajnie. To dwa pięterka, to już fajnie. Jest całkiem przytulny. O, I z zewnątrz też ładnie się tu podrozumie. deczko piasku jest, a ja taki kawał leciałem właśnie po to deczko piasku. No, trzeba tą piscinę znaleźć, bo to nie ma sensu za bardzo A tak właśnie szukać. tu mamy, czekaj, bo coś tutaj wykorzystam skrzynkę. Moment, tylko sobie muszę wymyślić, jak ją mam wykorzystać. Tak, chyba tak. Jest, dobra, okej. Dobra. Na razie możemy iść dalej. No i tutaj zadomowiła się kuchni. Wzięła sobie oczywiście O, największą. no tutaj ma. To znaczy jest tak i plus i minus. Ma dużą kwaterę. O, mały dobytek kuki, ale za to tutaj nie ma widoku na bagna czy na morze. No tak, właśnie to jest ten ból, że można mieć albo No. dużą kwaterę, duże pomieszczenie, ale faktycznie bez widoku. Tam za to tak, tu za to widoczki fajne. Teraz noc, co prawda, ale może coś tam widać. Zawsze można tam coś zrobić, żeby widok był atrakcyjny. No, będzie się potem myśleć jakiś ten lunapark na bagnach. Dokładnie. Okej, to No teraz i teraz to jest sztandarowe wręcz dzieło. idziemy dalej. Zapraszam. To jest fajne. Tak, tutaj jest skrzyneczka na prawdziwe skarby, między innymi twoja No, płyta. z ciężkim No, trudem zdobyta to płyta. właśnie, tu znowu brak diamentu. Już nie mówiąc o tym, że diament jest potrzebny nam do kilofu, to jest potrzebny nam do zrobienia szafy grającej. No, Na dokładnie. co nam płyta, jak nie mamy szafy grającej? Chciałem użyć tłoków, ażeby można było uruchamiać jakby tą skrzynkę w podziemi, żeby się wyłaniała, ale skrzynki nie da się podnieść na tłoki. To jest bardzo, bardzo niefajna A, sprawa. tłoki nie podniosą skrzynki. Nie da się podnieść niestety. Aha, no to rzeczywiście. O. Wszystko, co jest z tej twierdzy, jest zrobione tylko i wyłącznie z kamienia odpowiednio obrobionego, no i tam trochę szkła, prawda? Ale to jest naprawdę fajna sprawa, że teraz Tak, właśnie tak. na cztery różne sposoby obrobić ten kamień. Te nowe płytki, te, to naprawdę był świetny pomysł. Bardzo ładnie to wszystko wychodzi. Bo te też, ale te były dawniej i one są takie bardziej eleganckie, a do zrobienia takiej twierdzy
coś, no to jest super, te nowe są świetne. No, No to tak, główną część obeszliśmy. Teraz magazyny, tak. O. Tutaj jeszcze widzę Gravela, więc nie zdążyłem z tego wszystkiego upiększyć, ale aha, myślę, to widzę, że też już się wziąłeś. O, tu też już podłogę zmieniłeś. Ja myślałem, że ty serial oglądałeś, a ty tu pracowałeś. Znaczy, serial to ja mam nad głową. Aha, to jednocześnie robiłeś. Słuchałem i harowałem, że tak powiem. No, tutaj na razie te skrzynki są, no, jest zmiana, to są w miarę zapewnione. No, trochę już tam jest. Trzeba będzie już kiedyś jakieś tabliczki porobić, żeby, będzie żeby trzeba, nie będzie szukać. No, a tutaj teraz mamy, tak, prawda, tu ostatnio kopalnię wykopaliśmy swoją. I co ciekawe, udało nam się, że nie trafiliśmy. A spadałeś już? Próbowałeś? Tak, próbowałem. Kosztowało mi to wcześniej dwa zgony, ale w końcu udało się. Trzeba osiągnąć głębokość 3 kratki i ja preferuję skok ze spacją. Nie wiem, jak jest bez jeszcze nie próbowałem. Nie ryzykowałem tego. Aczkolwiek nie odnosi się obrażeń, jeśli skacze to z przytrzymaną spacją. Kurde, aż się boję. No dobra. Żyję. O, rany. Uff, żyję. To nie śmieszne, to łagodnie. Ale ulga, żyję, tylko muszę stąd wyjść. Fiu. No, zacząłem mówić, udało nam się z tym, że nie trafiliśmy tutaj kopiąc tą pierwsze ten, nie trafiliśmy na żadną głupią jaskinię czy głupią kopalnię. Także udało nam się, tylko tak, kopiąc, no, fajne te cienie są, a w sumie to nie fajne. Kopiąc w jedną czy w drugą stronę, tu trafiliśmy na lawę wtedy, co nie? I w jedną i w drugą. W ogóle cię nie widać, patrz, odbiegnę kawałek. No i znikasz. Czarodziej. Wkurzające to czasami trochę. Wkurzające, myślę, że wyślijmy się czasem to trafić. No. Ja całe szczęście muzykę mam wyłączoną. No i tak w dwie strony, z obu stron lawa, więc zrobiliśmy sobie tutaj taki na poziom wyższy z założeniem, że może na poziomie troszkę wyższym uda nam się wreszcie diamenty znaleźć, ale nic z tego. Niestety. Natomiast ciekawostka, o, dokopaliśmy się do jaskini, ale żeby było jeszcze ciekawiej, to dokopaliśmy się do jaskini, w której byliśmy, kręcąc poprzednie odcinki. Że nie mogę się powstrzymać, zalałem. No właśnie, właśnie mówię, coś mi się tu zmieniło, a to lawa zalana. Także mamy obsydianu całe mnóstwo, tylko nie mamy diamentu, żeby go kopać. No i tak raczej nie dałby się rady. No tyle to nie, kupę czasu. Także to są te jaskinie, które zwiedzaliśmy w poprzednich odcinkach. Coś tu ciemno. Ło, szkielet. No, to w sumie tak, jaskinie zwiedzaliśmy, to nie będziemy teraz chyba chodzić i o, nie ma sensu, ja mam już serdecznie po godzinie łażenia po tych jaskiniach, to siadam. Dobra, prowadź do domu. A diamentu jak nie ma, tak nie ma, także to jest najgorsze. No myślę, że w końcu go znajdziemy. Chyba, że pokręcuje się z ustawieniami serwera. Popisywałeś jakieś głupoty. Teraz nie ma w ogóle diamentu na mapie. No i ty wracasz, a tu jest. Co, tu też na lawę trafiliśmy, co nie? W końcu. Nie tak dużo, całe szczęście, ale te. Także gdzie nie pójdziemy, to lawa. A diamentów nie ma. A tu nawet kopiąc kopalnię, to chyba nawet złota za bardzo nie mieliśmy. Złota? No, wiesz, że jedynie na co trafiliśmy to sporo węgla, trochę żelaza, no, trochę lapisu, dużo redstone'a i to było no właśnie, ani złota, o diamentach nie wspominając.
Z diamentami to ja nie wiem, co jest grane. Może ta twierdza nie będzie po prostu Może urodzajna. Notch słyszał, że ludzie narzekają, że za łatwo się zdobywa teraz wszystko. A, to teraz nie będzie się dało No, a zrobić nic. teraz czekaj, czekaj, bo tak. Myślałem, czekajcie. Zobacz troszeczkę, że dużo. Normalnie wygląda jakby ścieki. No tak, ścieki z twierdzy. Z tych szaletów królewskich. Musiałbym tylko wziąć tą wodę z bagiem, żeby ten kolor bardziej mętny zmienić. Czekaj sekundkę, bo tak. Myślałem, że się wczoraj będziemy widzieć. Nie udało nam się. Nie udało nam się widzieć wczoraj, więc widzimy się dzisiaj. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. O, tam. Miałeś mieć wczoraj na wczorajsze urodziny. Coś ty No, tort, wykombinowałeś. tylko świeczek nie ma. To znaczy, mam świeczki pochodnie, ale nie chcą się w torta wbić. Także będziesz miał bez świeczek. Miał być wczoraj, ale wczoraj żeśmy się nie widzieli, więc masz dzisiaj. Chyba, o, z każdym kliknięciem się zjada kawałek. Nie wiem. Nie, to jest najlepszy prezent, jaki dostałem jednak. Nie wiem jak teraz, kiedyś żeby jeść torta to trzeba było być rannym, a teraz to może trzeba być głodnym. Teraz już można mięsku Aha, do no to ile tyle, wleży. dobrze, to smacznego, możesz zjeść całego. No, zjedz ostatni. Ej, to rany, nie mogę. Ta jednak. Jestem najedzony, musiałbym pobiegać. To czekaj, to chodź jeszcze na zewnątrz, Ale bo to. jeszcze coś jeszcze mam. Tylko, że to trzeba gdzieś sobie iść, powiedzmy. Ouch. Powiedzmy, chodźmy sobie. A chodźmy sobie tutaj. Cóż Nie wiem, jeszcze wykombinowałeś? zobaczę. Czy coś mądrego. Ściągnąłeś modę na jakąś rakietę i odlecił? No dobrze. O, nie tak. Jak ci się chciało? Jak to się robi? No, niestety musisz mieć to łączyć. A. No, No niestety. to. No to. No Po to fakt, no to fajerwerka. fakt, no to fakt. Muszę lecieć po co? Przełącznik? Kiedyś trzeba było ręką jakoś uderzyć chyba. Czy mi się coś myli? Powiem ci, że tak, ale chyba właśnie coś pamiętam, że trzymałem, że teraz już się tak nie da. I trzeba odpalać właśnie za pomocą Kurde, już nie sygnału. pamiętam jak się to robiło. Kijek i... Kijek i kamień. Szkoda, że to nie jest ten, nie jest jak w Crash Jest, dobrze, Bandicootie rzeczywiście tak. na PSX-a. Skoczyć na dynamit z góry i 3 sekundy do ucieczki. Dobra. Tylko mi twierdzi nie zostać, bo wiesz, trochę czas Dlatego na mówiłem, przygotowanie. żebyśmy wyszli na zewnątrz. Właśnie. Ta góra to jest cała taka przeorana tym kamieniem, jak zobaczmy po lewej stronie. Dobra. No, Chyba czyń za na niego honory. spoczę. O, rany. O, uwaga. 3, 2, 1. Wow. A, hej, mamy lej wodny. Ha, ha. Podzieliłem też 0 i to zrobiłem takie. A, tu No. piasek, to jest szybka metoda. Proszę bardzo. No, co 9-3. prawda myślałem, czy nie zrobić jakichś fajerwerków wyszczałowych w górę, ale właśnie z braku piasku za dużo by to trzeba było, bo to by trzeba budować jakąś konstrukcję, żeby to wyszczelić te fajerwerki. Ale chociaż taki. Nie, no super, szczególnie ten torcik. Dobra, no to chyba tyle na ten, to taki odpowiedzmy odcinek specjalny. Tak. Oprowadziłeś nas po twierdzy.
Jeszcze dużo więcej bajerów będzie. Mam przynajmniej No, nadzieję. ale tak na razie, o tu właśnie jeszcze stąd widać te szybki okna do pokoi. Do kwater. Jest takie wtopione w skałę, aczkolwiek nie wiem, czy później nie przeorać całej ściany do tego kamieniem, żeby to jakoś miało No, jednolity tam na wygląd górze będziemy czy coś takiego. kombinować jakąś jeszcze jakieś wieże, jakiś coś też taki ala zamek, nie zamek, coś tam na tych górach trzeba będzie jakieś wieże porobić. O, tu creepery będą zaglądać sobie. Mam nadzieję, że nie będą wybuchać. Teraz to już są naprawdę i wszystko już jedno gdzie wybuchną. Tam na górze właśnie. I że ostatnio się rozglądaliśmy, to tam są te takie bajeranckie, można powiedzieć, szczyty. Tylko mosty No, poprowadzi. tak, tam się coś pokombinuje. Troszkę powierzchni tutaj jest, może troszkę niewielkie te powierzchnie są. Ale No, raczej bardzo nierówne. nierówne. O, ścina mi strasznie. No, ale Ale generalnie to widok jest jest ładny. całkiem ciekawie tutaj. Dobra. Zaraz powyskakują jakieś paskudy znowu. No to kończ, bo się zaraz to złapie i będzie po sprawie. No, już księżyc świeci, to zaraz te. O! Oj, 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 mało. Mało nie skręciłem nogi. Coś tylko mi. Coś mi w Ci stawie go to ci strzeliło. zatrzeszczało. Do twierdzy. Okej, za murami twierdzy. Możemy się bronić. Bezpiecznie. Jeszcze okienko wybiję. Tak pomyślałem, to zawsze dlaczego nie. O, proszę bardzo. Wiesz, może na czym polegają te fazy A księżyca? nie, musiałbym się zorientować, o co to z tymi fazami chodzi. No. Nie wiemy. Nie wiem. Trudno. O, grzybka widać No, dobrze. Tak, lewitującego na lewitującej wyspie. Słabo, bo słabo, ale widzę go stąd. dobry wzrok, bo O, teraz to już tu ja go góra nie widzę. zasłania, czyli stąd już nie. Tam go stamtąd gdzieś było widać. O, tam jest, w drugą stronę, gdzie Dobra, no patrzę. to myślę, że na tym kończymy. Do zobaczenia, cześć. Na razie.